Sejm może zawitać w swoje kuluary zupełnie nowych członków i w zupełnie innej odsłonie. Kukiz15 połączy się z innymi ugrupowaniami. W ten sposób Paweł Kukiz chce ratować swój ruch przed całkowitym rozkładem po ostatnich wyborach samorządowych. Sejm będzie musiał się przygotować na zupełnie nowe twarze, które zawitają na sali plenarnej. Paweł Kukiz próbuje rozpaczliwie ratować okręt, który powoli tonie. Niedługo będą wybory do Europarlamentu, a potem do naszego Sejmu i Senatu. Szef ugrupowania chce połączyć z siły z tymi, którzy nie mają żadnej partii. Twitterowe popisy Pawła Kukiza z ostatniego weekendu mocno nadszarpnęły jego autorytet i pozycję polityczną. Partia miała naprawdę niezły wynik w wyborach parlamentarnych, a w ostatnich samorządowych upadła na kolana. Odchodzi z niej również jedna z twarzy tego ruchu, Marek Jakubiak. Lider szuka teraz sojuszników u polityków bezpartyjnych. Sejm z ruchem Kukiza pod nową nazwą. Negocjacje właśnie się rozpoczęły i niektórzy zapewne wyrażą chęć przystąpienia do antysystemowego ugrupowania. Zmieni ono również nazwę i od chwili zawarcia porozumienia będzie się nazywać Bezpartyjni Kukiz15. Mimo to polityk wciąż się obawia o następne wybory parlamentarne. Jakubiak może za sobą pociągnąć innych działaczy i polityków należących do Kukiz15. Fakt podaje, że wymieniane są trzy nazwiska, które ruszą za odchodzącym politykiem: Andrzej Maciejewski, Andrzej Kołudlarz i Robert Mordak. Pierwszy z nich przyznaje otwarcie, że mimo wszystko chce zostać przy Kukizie, reszta natomiast nie wypowiedziała się na ten temat. Rozpad Kukiz15 jest także bardzo złą informacją dla Prawa i Sprawiedliwości. Są dla nich potencjalnymi sojusznikami i koalicjantami. W ostatnich wyborach wynik ruchu nie powalał na kolana i w niektórych miejscach PiS nie ma żadnego sojusznika. Może się okazać, że w wyborach parlamentarnych, które będą w 2019 roku, nie będzie Kukiz15, gdyż rozpadnie się. W takim wypadku Zjednoczona Prawica może nie zdołać zdobyć wystarczającej liczby głosów, aby uzyskać większość w Sejmie i nie będzie mogła rządzić samodzielnie. Przyszłość ruchu Pawła Kukiza jest bardzo niepewna i w najbliższym czasie okaże się, kto zostanie i czy w ogóle ktoś zostanie przy muzyku, a kto odejdzie wraz z Jakubiakiem.